Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Kwadrans po godzinie 9:00 w studiu radiowym Aneta Szymańska. Jestem. Leszek Wspaniały również. Dzień dobry. No i czekamy, drodzy słuchacze, na wasze telefony. Dokładnie. 726 114 114. Jak już zresztą słyszeliście w serwisie o godzinie 9:00, jeden z tematów dla reportera, które dostaliśmy z ulicy Budowlanych. Powolutku, miejmy nadzieję, będzie ogarnięty. Mowa tutaj o przetargu na klatki. Tak, na remont dwóch klatek schodowych w dwóch wieżowcach. A teraz mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ciąg dalszy sprawy z Sumyka z wczoraj. Mhm. Wysłałem wam zdjęcia. Chciałem powiedzieć, że panowie dzisiaj od rana dalej kontynuują pracę, bo wczoraj po południu też byli. Mhm. Usunęli tam z grubsza, a dzisiaj z brzegu usuwają te wszystkie liście i te patyki. Mhm. No to także dobrze. Ładnie to wygląda. Widzę, że ktoś was posłuchał, głupio mu się zrobiło. Także może dla was w końcu by ktoś przysłał te motyle i dzwoneczki, kwiateczki i coś. Ja już należy chyba, nie? No. Nie, należy się przede wszystkim za szybką odpowiedź, którą uzyskaliśmy z Urzędu Miasta, to jest raz, a dwa, już tutaj teraz tą odpowiedź sobie pozwolę zacytować, bowiem odcinek strumyka Sempolno, znajdujący się w parku przy Budowlanych, jest czyszczony z zatorów i śmieci 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i w piątki, natomiast odmulany jest na tak zwane wskazanie, cała długość strumyka czyszczona jest raz w tygodniu, dodatkowo oczka w parku są oczyszczane ze śmieci 3 razy w tygodniu, odmulane będą od maja, czyli w maju będzie to dokładnie wyczyszczone. Zatory powstają w strumyku głównie przez gałęzie, często wrzucane przez osoby bawiące się na przykład w parku. Wczoraj, bo to jest odpowiedź z wczoraj, urzędnicy Wydziału Infrastruktury odwiedzili to miejsce, byli świadkami zabaw dzieci, które po prostu patyki wrzucały do strumyka. Dodatkowo wiosną też pylą drzewa, co powoduje wpadanie do wody tak zwanych kotków, o tak to jest nazywane. Jesienią są to liście opadające z drzew, które też sprzyjają powstawaniu zatorów w strumyku. Firma, która świadczy usługi bieżące utrzymania strumyka Sempolno wraz z oczkami, jak czytamy w odpowiedzi Urzędu Miasta, jest rzetelna. Świadczyć może o tym wczorajsza interwencja w sprawie zatorów i dzisiaj kontynuowana, tak jak tutaj nasz słuchacz zgłasza, zatorów, które powstały w strumyku w parku przy Budowlanych. Wykonawca zapewnił, że wczoraj do godziny 15 zostanie zator usunięty i został według zdjęć, które nam słuchacz podesłał, a dzisiaj kontynuujemy temat. Warto również zaznaczyć, że edukowanie dzieci i młodzieży w kwestii dbania o porządek ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu czystości środowiska, czy też samego strumyka. No, czyli mamy pełną odpowiedź, taką dość długą, ale wyczerpującą. Mamy nadzieję, że już wszystko będzie w sprawie tego parku przy ulicy Budowlanych jasne. Bardzo dziękujemy oczywiście za telefon, bardzo dziękujemy naszemu słuchaczowi za zdjęcia. No i myślę, że kwiaty i motyle tutaj się owszem należą instytucji, firmie, która tutaj działa jak najbardziej. Dzwoni telefon? Najpierw kwiaty czy najpierw telefon? Najpierw kwiaty. Dobra. No i tak rozpoczynać temat dla reportera, to ja mogę codziennie. Halo, dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Proszę. Wcześniej zgłaszany był problem drogi Ruszowice-Górków i była odpowiedź, że będzie wyrównywana ta droga. Tak. I do dzisiejszego dnia nie posunęło się nic do przodu. No to przypomnijmy. Może panowie tam zainterweniują jeszcze raz. Dobrze. To będziemy przypominać im. Ruszowice Górków, okej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Jakby się tam coś zmieniło, to proszę dać nam znać. Bartku, ty sprawdzałeś, jaka ta ulica ma też nazwę, nie? Która ulica? No, między Górkowym a Ruszowicami. To chyba Wiosenna była.
A to zaraz sprawdzimy. Albo może któryś słuchacz wie od razu i nam po prostu zadzwoni i powie, a jak nie, to my będziemy sprawdzać. 726 114 114 odpowiedź. Herbaciana. O, widzisz, herbaciana. To no. Prawie jak wiosenna. No, mówię, że to tak mi się kojarzyło właśnie. Także herbaciana ulica. Tak jak mówiłeś, 726 114 114 to numer do nas, drodzy słuchacze. Gdyby ktoś oczywiście jeszcze miał jakiś temat przy środzie, 30 dniu marca, to proszę dzwonić, proszę się nie krępować. Tutaj każdy temat zapisujemy. No i jak da radę, to przekazujemy dalej, choć czasami pojawiają się tematy, które potrafimy rozwiązać od razu, od ręki, bądź znamy odpowiedź na zadane nam pytanie na przykład. Także takie telefony również czekamy. 726 114 114, jeszcze sporo czasu przed nami, 25 minut dzisiejszego radio Jermarku. To potem. Tak, tematu dla reportera, drodzy słuchacze. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi mi o... Ja do radiarka się dozwoniłem. Tak, słuchamy. Co ma pan za temat dla nas? Proszę pana, ja mam taki temat, kurde, od stadionu sportowego w stronę Górkowa jest chodnik po prawej stronie koło osiedla Piastów. On jest w takim stanie od 76 roku, jak ja mieszkam, może go zrobili tam troszkę później, nie? Mhm. On jest tak nierówny, ci starsi ludzie na tych, kurde, swoich, kurde, wózkach to podskakują, kurde, jak Nie wiem, czy Urząd Miasta ma w planie robić ten chodnik, czy nie, ale naprawdę... Ma w planach. Po drugiej stronie, od strony Piastowa, jest elegancki polbruk, a tu od strony Osiedla Słonecznego, od tego krzyża tak zwanego, aż tam po Biedronkę... Tak jest. Jest w planach. Musiałbym wrócić do swojego dawnego artykułu, bo mieliśmy odpowiedź, kiedy to będzie wykonywane. Natomiast jest w planach remont tego chodnika, kompleksowy. I chyba nawet w tym roku. Chyba. No to musiałbym sprawdzić. Natomiast nie jestem pewien. Faktycznie temat był już podejmowany. Wielokrotnie chodnika przy ulicy Wita Stwosza, bo to ten chodnik, mowa od właśnie skrzyżowania tam z ulicą Spadzistą, aż do ulicy Brzoskwiniowej, no ten chodnik faktycznie wymaga sporych napraw, czyli najlepiej zdjąć i zrobić na nowo. Bardzo dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy i czekamy na kolejny. No i faktycznie, jeśli ktoś tam, jakaś starsza osoba porusza się z jakimś wózeczkiem, czy na przykład idzie z chodzikiem, no to nie jest to lekkie. Halo, dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Słucham. Ja dzwonię tutaj z osiedla Kopernik. Chciałam się dowiedzieć, czy coś wiadomo w sprawie tego uciekającego ciepła na Wojska Polskiego koło Bastetu, bo mówię, to już jest ponad 2 miesiące, ta dziura jest dalej rozkopana i nic nie wiadomo, a spółdzielnia zaczyna roznosić podwyżki. No tak, dobrze. Czy my coś wiemy na ten temat? Wodociągi może wiedzą coś nie, na ten nie, temat. Nie wodociągi, WPEC. WPEC, przepraszam, WPEC. No nie wodociągi. Już tutaj zaraz będziemy się ponownie kontaktować, bo nie uzyskujemy tej informacji niestety. Dziękujemy. A to już jest ponad 2 miesiące, jest ta dziura rozkopana. Jedną zasypali, drugą rozkopali, to wszystko tak stoi, a no niestety ciepło ucieka w górę, sobie w powietrze, nie wiadomo gdzie, a mówię, spółdzielnia zaczyna roznosić podwyżki, więc ja mówię, z powrotem ludzie będą wszyscy psiaczyć, no bo będziemy dopłaty robić, no tak. A tylko nie wiadomo za co. No tak, tak jak pani mówi, tak jak pani tutaj mówi. Więc my postaramy się, proszę bardzo, my postaramy się tutaj dowiedzieć, chociaż, a może jakby tak WPEC dostał informację, że on te podwyżki musi pokryć, to może by szybciej to zrobili. Jak myślisz, Leszku? No nie wiem właśnie. No, może by tak z ręki nagle to zrobili, jakby mieli pokryć wszystkie podwyżki słuchaczy, którzy tutaj zresztą nieraz już dzwonili do nas. 726 114 114, my czekamy na kolejne telefony, 24 minuty po godzinie 9. Coś w tym roku dużo było tych awarii w ogóle, oj, nie? Bardzo. Także jakiś taki felerny był ten rok, jeśli chodzi o awarie. No ale stan instalacji jest... Jaki jest? Fatalny, wychodzi na to, stąd tyle awarii. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, my jesteśmy dobrze po 90. Wyłączyli nam telewizory. Czy jest w Lubinie ktoś taki, kto by włączył nam, pomógł jakoś to załatwić, czy coś, żeby ten telewizor dalej grał? Ale jak wyłączyli telewizor? Bo teraz zmienili te 20 godzinnego opóźnienia. DVB-T, nowa zmiana.
To właśnie, co z tym robić? Chodzić nie możemy. Tu znajomych takich nie mamy, żeby nam ktoś co zrobił. Czy jest w Lublinie? Do kogo by to się zwrócić? A ma pani, operator jakiś... A jakiś operator? Gdzie pani ma ten właśnie telewizor? Taki normalny, bo musimy płacić za niego, bo to... Ale pytanie, czy ma pani firmę, która gdzieś tam jakieś kablówka, czy coś obsługuje to? Gdzie pani płaci? Nie, kablówka. Normalnie to naziemne, co było kiedyś. Czyli standardową, zwykłą telewizję pani ma, tą, którą można odebrać. Jedynkę, dwójkę i trójkę, a reszta jest wyłączona. No tak, tak, to domyślam się. No jedyny sposób dla pani, jaki jest, to jest sąsiad, który może przynieść tuner DVB-T. A nie ma pani sąsiadów? Mam, ale wszystkie są bogaci i mają, oni, ich to nie interesuje, bo oni mają kable i tam jeszcze coś. Nie rozumiem, jak ich nie interesuje. Oni też musieli się zaopatrzyć w tuner DVB-T, żeby odbierać nową telewizję. No właśnie, że nie mają, że nie muszą, nic się załatwiać, bo ja się chodziłam, pytałam. To może telewizor nie, mówimy, mamy. A to trzeba kable, mamy to, tak? Mamy tamto i nas to nie interesuje. Jeśli jest starszy telewizor, to faktycznie potrzebny jest tuner DVB-T. Jeżeli jest nowy telewizor, to on już go ma wbudowanego, więc no nie ma wtedy problemu najmniejszego. Pani ma pewnie starszy telewizor i pewnie teraz się boryka z tym, żeby odbierać w ogóle telewizję jakkolwiek. No właśnie, no to siedzimy tutaj jak środki takie. Nigdzie się nie chodzi, bo to wie pan, te lata już trochę tego. Mhm. No i bez telewizora to teraz jak bez... No tak, bez okna, jak bez okna. No właśnie. Wie pani co? Nie ma takiej firmy, tak? Może i firmy są, natomiast ja bym potrzebował i tak chyba numer telefonu od pani. To poza anteną może. I poza anteną byśmy... Ja panią bardzo proszę, żeby pani się z nami skontaktowała po 9:45, dobrze? No, dobra. To dobrze? Proszę 9:45 do nas zadzwonić. 9:45, dobra, dziękuję. Proszę bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No, to jest taka właśnie sytuacja niecodzienna. Może tam i w Lublinie to, tak? To tak, więc my tutaj może sobie... Może nasza Iwonka Miedźwiak może ma jakieś wolontariuszy, którzy mogliby tak gdzieś jest. Podejść ochotników. Albo jakąś firmę znajomą, dlatego numer telefonu, jak sobie już później spiszemy po 9:45, to damy znać o Iwonie, a ona przekaże informację dalej i będziesz już z państwem kontaktować. No faktycznie dla niektórych może być to szok, że nagle telewizji brok. A że nawet nie sprawdzałam, bo jeszcze od tego momentu telewizji nie włączałam. Nie wiem, bo ja nie mam telewizji. No, także ja mam święty spokój. 726-114-114, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś ma dla nas jeszcze jakiś temat, to proszę dzwonić. Jest 9:28, więc jeszcze trochę czasu jest. Pozostało. Za moment zrobimy dosłownie króciutką przerwę reklamową i po niej wrócimy do was z kolejnymi telefonami, mam nadzieję, a wy do nas będziecie dzwonić. Licznie. O, jest telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, przed chwilą dzwoniła pani, chodzi o sprawę telewizji. Ja panu powiem, jeżeli ma zwykłą antenę, to nic z tego nie zrobi, ale moja koleżanka założyła cyfrowy Polsat za 10 zł miesięcznie i na normalnie starym telewizorze odbiera te kanały, które sobie wykupiła. Tak jest, no dlatego tak jak tutaj wspomniałem, tak jak pani nas tutaj, trzeba po prostu pomóc, no to już są starsze faktycznie osoby, no 90 lat na karku, no to już trochę przeżyły, no i tak jak wspominaliśmy, starszy telewizor nie musi mieć nawet jakiegokolwiek operatora, wystarczy odpowiedni tuner DVB-T, który dużo na przykład nie kosztuje i jest raz na zawsze i nie trzeba co miesiąc płacić, to też jest kolejna opcja. Natomiast tu też dobry pomysł, tak jak pani tutaj, nasza słuchaczka, stwierdziła, że można też wykupić przecież jakąś tani abonament u jakiegoś innego operatora. Bardzo dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy i czekamy na kolejne zgłoszenia. Zanim będzie przerwa reklamowa, to jeszcze macie okazję do nas zadzwonić. 726 114 114 i proszę bardzo, dzień słuchamy. Dobry, dodzwonił się pan, tak, dodzwonił się. Cześć. Do radia. Dzwonię z Polkowic. Tak. Dzwonię w sprawie tablicy, która się znajduje, informacyjnej tablicy, która znajduje się nad Strażą Miejską, dotyczącą jakości powietrza. Pokazuje wszystko pięknie, ładnie, codziennie, ale data jest 25 grudnia zeszłego roku. Także ja teraz nie wiem, czy to jest aktualny stan powietrza z dnia dzisiejszego, czy z 25 grudnia, żeby to ewentualnie sprawdzić. A powietrze, a codziennie się zmienia ta informacja, prócz daty, rozumiem? Data zostaje ta sama, ciągle ta sama, 25 grudnia, a są inne dane. Dobra.
Czyli jest jakaś awaria na podejrzewam, dacie. Że tak. Mhm. Na Strażą Miejską, na tej tablicy. Tak, na Strażą Miejską jest taka tablica informacyjna. Mhm. Dobrze, no mamy zanotowany ten tak temat. Jest. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia. Można później dać znać, czy tam działa wszystko tak, jak trzeba. 726-114-114. U nas wszystko działa, jak trzeba. Temat dla reportera działać będzie jeszcze przez najbliższe 15 minut. Telefon też działa, bo go odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam państwa. Słuchamy. Mam takie spostrzeżenie mieszkańca, chodzi konkretnie o Głogów, o ten bulwar nadodrzański, tu przy Odrze, na Starym Mieście. Fajne jest miejsce rekreacyjne, można często chodzić sobie tam odpoczywać. Dwie rzeczy bym może tam można by zmienić. Po pierwsze, to pieski, które sobie lganiają tam luzem, no nie powinny, zwłaszcza jeżeli się chodzi, biega, te pieski sobie potrafią podlecieć, złapać za nogawkę, no jest to troszeczkę niekomfortowa sytuacja. Musiałem w ogóle zmienić miejsce biegania, żeby się tam już z tymi pieskami nie drażnić. Może władze zrobią tam taki wybieg dla piesków, ogrodzą tam kawałeczek, żeby te pieski sobie latały luzem, bo z tego co wiem, to prawo nawet mówi, że pies nie może latać luzem. Tak, jak pan mówi. Prawda? Znaczy u nas chyba taka albo by właśnie nasze władze coś pomyśleli. To pan spróbuje. O tym, żeby to ogrodzić dla tych piesków, żeby sobie latali. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, przydałaby się tam ta siłownia na wolnym powietrzu. Naprawdę na tam bulwarach. Ludzie fajnie odpoczywali, można by tam pobiegać, poodpoczywać, poćwiczyć troszeczkę. Było to fajne miejsce, może coś takiego podsunąć władzom naszym, żeby to zrobili. No dobrze, to mamy zanotowane. A odnośnie tych piesków, to bym proponował, może policja by się, jak nas słucha, zainteresowała, podjechać od czasu do czasu i zwrócić uwagę ludziom, że psy nie mogą latać. Tam nawet owczarek niemiecki lata luzem. O! Tak. To już taki solidny pies. To naprawdę nie jest już wesołe, jak się biegnie. Nawet, żeby on nie podleciał, ale wie pan, strach sam, że on może podlecieć i złapać, to nie jest mały York, który poszczeka i pójdzie sobie. No te małe Yorki najczęściej szczekają i gryzą. Znam z doświadczenia. No tak, ale takie. Wie pan, ugryzienie Yorka, a owczarka to jest różnica. Jest tak, ja wiem, zdecydowana różnica. No i przy okazji masa tego psa robi też swoje. Ale tutaj też należy do właścicieli psów tak? Taki apel. No, może coś zrobić, fajnie, ciepło, może nasze, teraz się robić, może nasze władze miejskie coś w tym temacie zrobią. Dobrze. Dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Przypominamy, tak jak Aneta tutaj wspominała, no jest taka zasada albo smycz, albo kaganiec, chociaż ja jestem zasady, że najlepiej to smycz, a kaganiec to tylko w tych naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwoni... Halo? Tak, słuchamy. Proszę pana, ja dzwonię z Głogowa, z ulicy Jagiellońskiej. Mhm. 2 lata temu pan prezydent obiecał, że będzie u nas robiona droga i chodniki. Do tej pory nic się nie rusza, a dziury w drodze straszne są. No i Jagiellońska, z tego co wiem, jest przewidziana do remontu, tylko musiałbym sobie przypomnieć termin. Tam łącznie z chodnikiem miała być remontowana. Kiedy będzie? Muszę sobie przypomnieć termin i dopytać w Urzędzie Miasta, natomiast jest w planach na pewno. Aha, no bo w planach, jak kiedyś byliśmy na spotkaniu z panem prezydentem, to obiecał, że na pewno będzie robione. To 2 lata minęło i do tej pory nic. Zanotowane, zapytamy. Zapytamy. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Zapytamy, tak jak tutaj Leszek mówi, wtedy będziemy mieli pełną informację i miejmy nadzieję, że ulica Jagiellońska również doczeka się remontu. A teraz odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, mam taką sprawę. Tak. Po schodach z Kastorama, jak się schodzi w kierunku Kerfura. Tak. Czy mogłoby jakaś firma się dogadać z Kastoramą i Kerfurem, żeby zrobić tam taki zjazd dla wózków dziecięcych? Bo wie pan, tam inwalidzi jeżdżą i inwalida musi po drodze jechać aż do Kerfura, by chciał dojechać do Kerfura z Kastoramy albo z powrotem, nie? Czy tam nie jest za stromo? Tam jest trochę stromo, tam trzeba byłoby tak robić pod kątem takim jakimś innym. Wie pan, ja widziałem wczoraj, jak jedzie kobieta z wózkiem i jakby ten dzieciak tak jej wyleciał z tego wózka, to ja nie wiem. To jest tragedia po prostu. No to tak jak pan mówi, natomiast... No pomyślcie panowie, może być ktoś coś z tym zrobił. Znaczy ja mogę wziąć łopatę i tam porobić ogólnie rzecz biorąc, nie? Także to nie jest dla mnie problem, tylko niech mi tam plany jakieś dadzą, żeby to jakoś odpowiednio zrobić, bo jeśli mielibyśmy w tamtym miejscu zrobić faktycznie zjazd dla wózków inwalidzkich i dla, chociaż który powinien być, i dla wózków, dla matek z dziećmi w wózkach,
to trzeba byłoby to zrobić tak pod takim kątem specjalnym, taką dłuższą przestrzeń jakąś wydzielić, żeby ten spad nie był taki na raz, bo tam schody są tak strome, że naprawdę, no, tak jak tutaj nasz słuchacz zwrócił uwagę, niebezpieczne sytuacje mogą tam zaistnieć. Dobrze, zapiszemy ten temat. To w ogóle ciekawe, czyj ten teren jest między jednym sklepem, a drugim sklepem. No właśnie. To się dowiemy też. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy. I zrobimy króciutką przerwę reklamową. Wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera i z nami jest kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałem zgłosić tutaj z ulicy Żeromskiego na Snyka, na samej Krzyżówce. Mm-hmm. Jest taka wielka dziura. Jak kto obojętnie jedzie, to kołem wpada w tą dziurę. I to już jest od chyba już, no ponad pół roku chyba. Pół roku. Żeromskiego, a Snyka. Żeromskiego, jak skręca się na Snyka, to od razu jest taka dziura. Nikt tego nie może zauważyć, a wie pan, samochód można w każdej chwili popsuć. Mm-hmm. Dobrze, mamy zanotowany ten temat, bardzo dziękujemy. To był kolejny temat, kolejny głos na temat dziury. Tak. 726, 114, 114. Jeszcze przez najbliższe chwilę, jeszcze przez najbliższe 7 minut czekamy na wasze telefony, drodzy słuchacze. No i wy dzwonicie, zgłaszacie nam różne tematy, a my je zanotujemy sobie i przekazujemy dalej. Dokładnie. Tak się cały czas zastanawiam nad tym, co pan... Nad tymi schodami? Tak, nad tymi schodami. Faktycznie jest tak ostro. No jest, tam mi się, schodzi słabo, a co dopiero jeszcze z wózkiem tam zjeżdżać, na przykład z dzieckiem. Wchodzi się jeszcze gorzej. To druga sprawa. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Dotyczy ulicy Długiej przy budynku numer 16. Długa 16. Mhm. To jest tył paczkomatów widzia. Mamy straszną jakość połączenia. Może pan coś zrobić, żeby się poprawiło, czy nie bardzo? No teraz może. O, odrobinkę lepiej. Dobrze. I tam jest taka wywiesień do tego budynku z piwnicznych pomieszczeń. Tylko od tego wiecznika już zaczyna brakować kostki brukowej, a to nie jest zwykła półbruk, tylko jakiś granit. Mhm. I ta dziura się powiększa i tam idąc wieczorem, no można sobie coś zrobić. Ale najważniejszym tematem, że ta kostka brukowa jest wykopywana lub wyrzucana, no nie wiem przez kogo, na drogę. I w godzinach wieczornych, w sobotę, jadąc tam samochodem, najechałem na taki jeden półbruk, który po prostu na tą kostkę, który spowodował, że no złapałem kapcia. No mhm. Tak. To ktoś, nie wiem, chodnik demoluje, czy o co? To jest chodnik, jak ta balustrada jest koło budynku numer 16, z tyłu paczkomatów, koło Lidla. I pierwsza wywiecznik z piwnicznych spraw tam jest w koło już obłupany z tych półbruku, tych kostek już nie ma. Część tam leży luzem, ale część już nie ma. Ale ona się z dnia na dzień, widzę, że powiększa, ale mnie to zbulwersowało, że po prostu najechałem na tą kostkę i stanąłem, chciałem sprawdzić, co mogło to być przyczyną i okazało się, że nie jedna, bo tam leżały trzy, ale na jedną z nich najechałem i po czasie był kapeć. To wygląda tak, jakby ktoś specjalnie te kostki wygrywał. Tak, wynika, to były godziny późno wieczorne, w soboty na niedzielę. Dziwne. Dobrze, mamy zamontowane, zgłosimy. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. No, dziwna sprawa. Polbruk na ulicy, to ci dopiero. 726 114 114 i kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, są oczywiście jedną sprawę z kładką, kurde, szybciutko, teraz drugą sprawę bym prosił, żeby załatwić na ulicy Rudnowskiej. Robili wtedy nowe chodniki, podkopywali tamte drzewa. W tamtym roku było zgłoszone dwie lipy do wycięcia, bo uschły. W tym roku, kurde, dalej wszystko jest, te wiatry są, te gałęzie lecą na przejście, na chodnik, na samochody. No i dalej nie można, my się do wyzwania tam wszędzie, do wszystkich instytucji. Nikt mi nie może pomóc, nikt nie może przyspieszyć wycięcia tych drzew, a to cały czas, kurde, no leci na te samochody, bo to jest na pograniczu chodnika i ulicy. I leci i tutaj, i tutaj. Przy jakimś małym wiaterku jest tragedia. W którym miejscu są te lipy dokładnie? To jest tak,
to jest na wysokości siódemki i szóstki naprzeciwko Jaromira. A, te oleje. 7 i 6. Mhm. Dobra, 7, 6. No, tam są tylko dwie takie suszki stoją i ja już walczę od tamtego roku, bo one są zaznaczone do wycięcia, tylko nie ma kto teraz przyjechać i tego wyciąć, nie? O to chodzi. Zanotowane, przekażemy. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Postarajcie się, bo jedną sprawę mi żeście z tą kładką załatwili elegancko, także długą też załatwili. Myśmy nic tu panu nie załatwili, żeby nie było, że my coś tutaj załatwiamy. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie naprawić. Tak jest. Jakbym miał tak chodzić i naprawiać wszystko w mieście, to i w ogóle w całym Zagłębiu... Musiałbyś się przebranżowić. Supermanem musiał być, żeby szybko latać tam i z powrotem. Ale my przekazujemy informacje dalej, a już odpowiednie instytucje i służby się tym zajmują. Także albo nie. To im trzeba. Albo nie, no to czasem też nie. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Mi chodzi o drogę, która jest wzdłuż działek, a prowadzi tutaj od, jak się jedzie na motokros prosto, a droga jest w prawo w kierunku Ruszowi. Herbaciana. Ulica Herbaciana. To już nie jest ulica. To jest droga, która jest przy działkach, to nie jest ulica, tylko droga. Mhm. Dobrze, a ona się łączy z tą ulicą później? On nie łączy się z tą ulicą. Jak się jedzie na motokros, prosto. I w prawo jest droga, która dojechać można do Ruszowic. Tam przy działkach? Przy działkach. Mhm. I ona była wielokrotnie naprawiana, a w tej chwili jest absolutnie nieprzejezdna. Dziura na dziurze. Dobra. A bo to jest taka szutrówka, nie? Tak, dokładnie. To jest szutrówka, tak. I to była jesienią, czy tam późnym latem naprawiana, ale to już znowu te dziury są takie, że praktycznie nieprzejezdne. Dobrze. Dobrze. I to jest właśnie ta sama droga, o której właśnie mówiliśmy. To jest ulica Herbaciana, która na tym odcinku przy działkach nie ma nazwy, ale od działek już w stronę Ruszowic ma nazwę Herbaciana. A być może. Także tak, łączy się z Oliwkową przy okazji. A to ja już tej topografii nie znam. Ja też nie znam, tylko się dokształcam na bieżąco i muszę głośno mówić, żeby się szybciej nauczyć, wie pan. Dokładnie. A druga sprawa, że jest pan dzisiaj drugim słuchaczem, który nam tą drogę zgłasza, także nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu po audycji przedzwonić i poprosić, ale ewentualnie zapytać, czy służby, które są odpowiedzialne za utrzymanie tej drogi, mogą tam w jakiś sposób pomóc, tak, żeby było równiej. Bo to jest w ogóle problem, bo to jest droga, która kończy się na granicy gminy Jerzmanowa i Głogów. Tak jest, tak jest. Tak jak pan tutaj zaznaczył. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i tak jak już mówiliśmy, no tą drogę zgłosimy, bo ona drugi raz dzisiaj się pojawia w temacie dla reportera. W pierwszym i w ostatnim telefonie w temacie dla reportera. I znowu zaczęliśmy tak, jak i skończymy. Wczoraj był park w budowlanych i tam zaczynaliśmy od niego i kończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy ulicą Herbacianą. I też nią kończymy. I też nią kończymy, tak jest. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.